že Trump neumie sa skúpiť. Na jednom punkte tylko na wielu, a to dobrze. A widzisz, mówią, że Trump nie lubi pierdolić na głupoty. Ale to jest dobry objaw, bo ja się męczę właśnie, jak za dużo szmiry leci jakieś. Ja lubię konkrety, konkrety, konkrety. No jak mi Mareczek coś gada, to zanim on coś powie, ale to nie tylko on, to dużo innych rzeczy, ale niepotrzebnych. Wczoraj, że jedzie tramwajem. Ja mówię, no to przecież tramwajów jest tych dziewiątek nawet pełno. Ja jak piszę SMS-a, to od razu piszę, jestem tu w dziewiątce. No, a że jedzie tramwajem, jak on dopiero z domu wychodzi, jedzie tramwajem. Dobra, dobra. Taki wiersz. I Trump tego nie lubi. Mareczek dojechał szybko, miał nie wysiadać, a wysiadł. A ja mówię, coś ty taki chudy jesteś. A widzisz? Ja mówię, taki chudy jesteś, bo ci leczą na raka i ci zabierają już ostatnie mięso chyba. Pan myślał, że to jest efekt jego odchudzania się. Co z tego, że jako nożki ma nożki, nie mogą te nożki utrzymać tej dupy tłustej, a jest chudy. No. I co to da? Nic nie da. Moje kochane te żebraczki czerwone. Nie da. O, komunistki. Żołnierze amerykańscy, choćby, którzy już kilka razy jeździli przez kraj z czołgami, sprzętem, więc Polacy to na to wszyscy to widzieli. W Holandrze zresztą to samo, na terenie Holandii jest też kilka. One tu zaczynają chodzić, bo one czują, że coś tu powietrze za nich nie gościnne. No, to już uchyliłaś. Teraz, o, już uchyliłaś. To też jest ciekawe, ciekawa obserwacja, że im bardziej to na to jest wizualne, tym jest większe poparcie. Rzeczywiście ta wiara w pomocę na jakim może rzeczywiście zacząć, bo ona NATO jest takim sojuszem, które składa się trochę. Dobrze. Trump nie jest głupi, nie ma się. Teraz proszę Państwa, szum. Dyplomaci wiedzieli, które rzeczy są prawdziwe, kiedy Donald Trump myśli to, co mówi, a kiedy mówi zmienić zdanie. Tak. W związku z tym rzeczywiście nie widać tego było, jeśli chodzi o pieniądze, które się przeznaczało na obronność, bo sytuacja nie zmieniła się od 2015 roku, czyli dalej tylko 5 krajów płaci te 2% PKB. Inni w jakiś znaczący sposób jeszcze przynajmniej nie zwiększyli płatności na obronność, ale rzeczywiście jest już przynajmniej takie przekonanie wśród natowskich dyplomatów, że to dalej wisieć z przeproszeniem na Ameryce się nie da i trzeba będzie po prostu wziąć się do roboty samemu. Nie oznacza to oczywiście wypowiadania sojuszy Ameryce. Właśnie, Ameryka nie rozdaje, nie obiecuje jak komuniści. To się kurwa te przybyłowicze przyczepiły, wiesz? Myślał, że jemu się należy. Przypominam choćby z konferencji bezpieczeństwa w Monachium z tego roku, kiedy James Mattis nawet ciągnie tak, udaje tu mądrą, wiesz, te tytuły podstawia, że jej się należy. Cała robota. Na wojsko, na modernizację, na utrzymanie i rozwój swoich armii. I rzeczywiście tam była gorąca wtedy dyskusja, kto ewentualnie, kiedy mógłby ten pułap dwóch... Cała diabla robota. ...przekroczyć. To nie rzecz tylko i wyłącznie... Same żebraczki. Okno cały czas było otwarte. Ale rzecz tym, że... Naprawdę i było potem mniej otwarte, ale cały czas było otwarte. I uświadomili sobie, że... Ja tak zasnęłam dzisiaj, że po prostu już nie wiem. Myślałam, że jest w ogóle jest 11 godzina, czy która.
A patrzę, to siódma z minutami. A, czy szósta? Ja mówię, to nie jest tak bardzo źle. Trwającego doby pobytu prezydenta w Brukseli na ochronie, gdzie będzie 2000 policjantów. Funkcjonariusze z sąsiedniej... 2000 policjantów. Brukselę przygotowuje się na łączy pełne środki bezpieczeństwa. Paraliż komunikacyjny wyznany jest zwizytowany. Ograniczony ruch i transport publiczny, helikoptery krążące nad miastem, pełne bezpieczeństwa. Snajperzy miejsca pobytu prezydenta, zamknięte ulice, tunele, stacje metra, lotnisko, jak to zamierza się poruszać po Brukseli? Na szczęście część delegacji, która leci z prezydentem Dudą, w tym także dziennikarze, będą się poruszali też konwojami, więc tutaj rzeczywiście będzie ten problem się rozwiąże, ale jest taka pomocka nasza korespondentka, która będzie się poruszać na ograniczone możliwości, bo rzeczywiście Bruksela będzie miastem mocno wyzamykanym. Zresztą dodajmy, że ta nowa siedziba NATO, to otwarcie też będzie w pewnym sensie kłopotliwe dla komunikacji, bo obecne kwatery główne NATO leży przy jednej z głównych ulic, między innymi głównych dróg do centrum Brukseli, między innymi z lotniska. To są wschodnie obrzeża Brukseli, ale na przykład jeśli się jedzie choćby autobusy z lotniska z Adentem do centrum miasta przejeżdżają właśnie do kwatery głównej NATO. Nowa kwatera główna jest położona po przeciwnej stronie tejże samej trzypasmowej ulicy. To oznacza, że w czasie szczytu NATO ona będzie zamknięta, a więc to oznacza również odjazd na przykład dla wszystkich tych, którzy jeżdżą z lotniska do centrum choćby autobusem albo na przykład taksówkami. No i ci, którzy będą, to jest też jedna z ulic, która de facto jest wylotówką z Brukseli, więc jedna duża główna ulica też będzie zamknięta choćby przy samym NATO, ponieważ część dziennikarzy i część delegacji będzie po prostu przez tą ulicę, nazwijmy to, transportowana w poprzek poprzez konwoje policyjne z jednej siedziby NATO do drugiej. Dlaczego? Bo biuro prasowe i tam, gdzie my będziemy oczekiwali na rezultat spotkania, będzie w starej siedzibie, a przywódcy będą obradowali w nowej siedzibie. Rzeczywiście Bruksela będzie bardziej zamykana niż zazwyczaj, choć z drugiej strony brukselska policja, brukselskie służby, czy mieszkańcy Brukseli też się do takich rzeczy przyzwyczaili, bo było, nie było w tym miejscu, co kilka miesięcy trwa szczyt unijny, który jest w dzielnicy europejskiej dużo bliżej centrum miasta niż główna kwatera NATO. No i tam wtedy w centrum tych zamknięć, przynajmniej chwilowych, jest dużo więcej. A jakie są plany polskiego prezydenta Andrzeja Dudy? Andrzej Duda rozpocznie wizytę w Brukseli od spotkania takiego bilateralnego z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Nie każdy z przywódców będzie spotykał się na rozmowie. Tutaj chodzi o takie względy bardziej protokolarne. Andrzej Duda był gospodarzem poprzedniego szczytu NATO, Jens Stoltenberg jako gospodarz kwatery głównej, której szczyt będzie organizowany, jest gospodarzem tego szczytu. To będzie taka rozmowa trochę grzecznościowa, ale też rozmowa o tych najważniejszych rzeczach, które są, rzeczach bieżących. Potem Andrzej Duda już pojedzie do tej nowej kwatery, gdzie będzie trwał szczyt. Pojedzie, to oczywiście to słowo z jednej strony odpowiadające prawdzie, z drugiej strony to jest przelot konwoju, kilkaset metrów, tak jak mówiłem, z jednego budynku do drugiego, już w tej chwili przy tym układzie topograficznym. Potem jeszcze, zanim szczyt się rozpocznie, spotkania bilateralne m.in. z brytyjską premier Theresą May. Minister Krzysztof szef gabinetu prezydenta, mówił, że to będzie bardzo ważna rozmowa, bo ona będzie częściowo dotykała na przykład zamachu w Manchesterze, zamku stawowy z nią, która też nie było, jest tematem tego szczytu. Potem jeszcze między innymi rozmowa bilateralna z prezydentem Rumunii i gdzieś w trakcie szczytu szef, albo po, tego nie wiemy, ma być spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy to spotkanie będzie długie? On by chciał swoją rodzinę atakować, ale to za daleko. Kancelaria polskiego prezydenta mówi, że to spotkanie jest zaplanowane, bo jeszcze były pełne tak naprawdę wyjaśnienia, jak będzie toczyć się ten szczyt, więc gdzieś to spotkanie podobno ma być. A po zakończeniu szczytu wieczorem jeszcze spotkanie z francuskim prezydentem. A wiadomo, co powiedział. I to jest koniec, jeśli chodzi o program polskiego prezydenta.
prezydenta. Tak, no dobrze, Obama zrobił. Szczyt się kończy, Andrzej Duda idzie spać. My również, rano, z kolei cała delegacja z polskim prezydentem wylatuje z Brukseli, zagadnienie bezpieczeństwa, więc jeśli chodzi o Polskę, Zawsze strażnicy było, pamiętam, że człowiekowi trzeba pomóc, żeby on sobie sam mógł pomagać. Bo tak jak człowiekowi nie było, że to dawali, albo no może udawali, że dawali, ale to taka była teoria, że dawali do śmierci, więc obozy kolonie wyjaśnił. Janek Witek zawsze popierał ten komunizm, że tak on myślał, że będzie tu śmiał. Cierpiał i wyjaśnił. Zostało ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli jednoznacznie negatywnie. Jedynie osoby tuż po operacji oraz w stanie terminalnym mogą liczyć na niwelowanie dyskomfortu. Reszta jest dana na łaskę i niełaskę personelu medycznego. Widzi mi się. Tymczasem, co również wykazało ten kraj, 34% pracowników służby zdrowia w ogóle nie przeszło kiedykolwiek jakichkolwiek szkoleń w sprawie leczenia bólu. W efekcie uśmiechania dolegliwości nie jest traktowane jako część terapii. Nie są poszkodowane, na co wskazuje, nie są również dzieci traktowane przez personel medyczny, równie obojętnie jak straszne to było. Szpitala, no ale takie farada dostęp do zewnętrznych poradni. Co prawda jak wykazują statystyki w Polsce Białoruś blisko. Korei, taki Korealka przez te megafony nadawała i o to Janek się podniecał. I puszczał to kółko, bo to było nagrane. Jak to system diabła, patrz, są takie młode, ambitne baby. To nie może być stara. To musi być albo nie za młoda, ale i nie za stara. To musi być taka, co akurat jak najwięcej siebie może dać, zaszczekać. Zastraszyć swoją postawą. Na farmakologiczną funkcję cierpienia mogą liczyć jedynie osoby umierające. Polski leczenie. Pokazali w internecie tam w Korei piesza, jak słoja Dziga Grabowska pomiędzy tymi kulami i mówi: W tej sprawie śledztwo prowadził wydział za miejscowy departament przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej w Łodzi. Poinformowała rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bian. Postępowanie prowadzono w sprawie tego, że matka chodziła po tych szklarniach. Tam były szklarnie, ale i były ogrody, krzaki, teren ogromny i róże. I proszę ciebie. Nie są spodziewane żadne ważne decyzje. Jak ktoś więc podejdł na raka, to na to. Szczyt ma uspokojony nastroju w okrytyce sojuszu przez daną batalę. Mądowi się tylko, żeby mu oszukać go trochę. Że nie jest tak źle. Poinformował o tym sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Sojusznicy ustalą, że będą zdawać sprawozdania dotyczące zwiększania wydatków co roku. Kolejny ukłon w stronę Donalda Trumpa to zgoda całego NATO na przystąpienie do koalicji walczącej z tzw. Polską Islamską.
Myślamy przesłanie jedności, że razem... Także ja w strażnicy takie rzeczy od dziecka właściwie w strażnicy czytałam, to ja pamiętam, że człowiekowi trzeba pomóc, ale tak, żeby on był świadomy tego, że jemu pomogli, że on dalej innym będzie pomagał, a nad sobą pracował. No. Bo wiesz, pomagać, aby pomagać, a przecież wiadomo, że to bez sensu. Mija druga rocznica wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta. W specjalnym telewizyjnym orędziu prezydent powiedział, że przez te dwa lata obozowi Zjednoczonej Prawicy udało się przeprowadzić wiele istotnych reform, mimo że wielu w to nie wierzyło. Brak opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe. Wprowadziliśmy prodemograficzny program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, z sukcesem zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników. Dynamicznie rozwija się polska gospodarka. To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przekonaniu, że stać nas jako naród na dużo więcej, podkreślił prezydent. W dzień święta Konstytucji z 1791 roku ogłosiłem moją decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej. Zwrócę się do Senatu Rzeczypospolitej, by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku. Prezydent zaapelował do wszystkich Polaków, by oddali swój głos w referendum. Wspólnie stworzył naszą nową konstytucję, konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich, powiedział Andrzej Duda. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała byłego właściciela OLK JR Poland, Krzysztofa Wiporka oraz Jarosława Sankowskiego, byłego dyrektora zarządzającego liniami lotniczymi OLK Express. Jarosław Stankowski powiedział, że o prawdziwym źródle finansowania... Wszystkich będą aresztować i po prostu, jak oni buzowali w Sejmie, jak się nie podobało. Wcześniej był przekonany, że... Tak, jak oni buzowali w Sejmie. ...związane ze swoich własnych oszczędności. Wiedział, że dorobi się na złocie. Kupił, kiedy było tanio, w tej chwili jest drogie. A ponieważ wiedział, że... A panasze... Igra panasze... Linie OLT Express powstały w 2011 roku po przejęciu udziałów w JetAir i Yes Airways przez Amber Gold. LLL. Z działalnością OLT Express szacuje się na ponad 87 zł. Krzysztof Świątek, a gościem Polskiego Radia 24 jest pan Janusz Śniadek, były przewodniczący Solidarności, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, jak pan widzi przyszłość Europy? Jak pan, panie pośle, widzi przyszłość Europy? Obserwujemy kolejnych zamachów terrorystycznych. No kolejne zamachy terrorystyczne, to coś trzeba z tym zrobić, bo to... To nie w kontrakcie do przepięknej dzisiejszej pogody i tego typu niebezpieczeństwa, które rejestrujemy... Nie mają metod, bo już też Angela Merkel zmiękła, ale jednak, no niestety, trzeba będzie wycofać. W Europie jest to dla mnie ogromne zapytanie, jak... Po co wpuściła? Możemy zapomnieć o czasach, wyjazdy wakacyjne, takie kierunki jak Paryż czy Londyn, no, są niebezpieczniejsze niż jeszcze niedawno uważaliśmy, na przykład Egipt czy te państwa. Nie może być tak, że nie ma. Dwoje Polaków zginęło w tym zamachu w Manchesterze. Jechali po prostu odebrać... Myśleli, że nie ma Polaków. Koncerty. To było normalne wydarzenie. Wczoraj bardzo zdecydowane wystąpienie premier Szydło, adresowane właściwie do przywódców europejskich. Masz te klucze swoje. Z Holendy zaczęli się pochować codziennie swoje dzieci. Z drugiej strony też jasny komunikat, nie ulegniemy politycznej poprawności, nie ulegniemy... Masz te klucze, pilnuj klucze. Jesteśmy teraz w tym miejscu, czy są zdolne do rozwiązania tego problemu. Ten dyktat politycznej poprawności... Jak to 5 minut wszystko słyszałem, co Jadwiga Grabowska mówiła. Facet babie spalił mieszkanie. Niesłychanie trzeźwiących.
ale i tragicznych, dramatycznych zdarzeń. I tutaj to odniesienie pani premier w dniu wczorajszym było takim bardzo mocnym akcentem. Wydaje mi się, że słusznie odniosła się do tych rzeczywistych i najbardziej poważnych, najpoważniejszych zagrożeń dla naszego życia publicznego w tej chwili w Europie. W końcu Polska jest częścią tej Europy. Nie chcemy z nią wychodzić. I teraz Polska może kary płacić. Musimy być aktywnym uczestnictwem tego, podnosząc właśnie te sprawy tych największych zagrożeń. Wspomniał pan o tym, że Polacy czują się w naszym kraju bezpiecznie. No bezpiecznie, bo my tu nikogo nie... Tego. Nikt decyduje się na uczestniczenie w procesie relokacji uchodźców, że mamy to poczucie, że tutaj fala migrantów nas nie zalała, ale nie było to tylko tymczasowe. No ale naciski na Polskę są, także ze strony szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, groźby sankcji, wyciągania konsekwencji. Widzisz, jak Polska chce załatwić. To jak to Janek Witek mówił, jak kiedyś też, czy Żydzi, nieważne, morgelonami, no to można i tym. Prawdę powiedziawszy, jednego dnia pan Schetyna mówi, że w ogóle nie ma tematu. No bo rozbylają. O, jaka ty czubkowata jesteś. Przecież to idzie dookoła Ziemi, a kula Ziemia jest okrągła. To jest wszystko dziecinnie proste, żeś ty tego nie mogła pojąć. Tak samo jak i prawda Boża jest dziecinnie prosta, że Bóg zawiesił ziemię na niczym, to znaczy, że jest w próżni w powietrzu. Po co więc te bajki różne, że ziemia na słoniu, na żółwiach, po co? I tak samo tutaj, ziemia jest okrągła i sierak przenosi tam wybuchy atomowe, efekt cieplarniany, wybuchy atomowe, proszę ciebie, idzie powietrzem, wodą, glebą, wszystkim, glebą może wolniej, ale to idzie, wcześniej czy później. I ta świadomość też może człowieka dobić. Ta świadomość może człowieka zabić. Bo ludzie na Zachodzie wiedzą, co to znaczy, że można kogoś zniszczyć pod względem umysłu, a kiedyś w komunizmie w ciurmę wsadzili. I gówno to kogo obchodzi i męczy się chamie. A tutaj teraz jest ochrona osób niepełnosprawnych, bo osoba niepełnosprawna to jest też coś takiego, jak to zrozumieć, bo to nie jest łatwe dla debili zrozumieć osobę niepełnosprawną, że ktoś może na przykład mieć zapach powonienia, taki jak u psa. No pies to ma 10 razy większy, ale człowiek może mieć bardziej słyszeć, bardziej wrażliwy, bardziej coś człowiek zauważy. Ja to mówię teraz jak Trump, bo Trump ma różne opcje, kilkanaście opcji i on umie to umieścić w jednym, a natomiast mohery jak zaczną gadać, tak jak wczoraj na ulicy, co ja tu słyszałam, to tylko przechodząc, a że ta, to słuchaj, a że, jak ona to podkreślała, że to z pewnością jest prawda, że ta to, że tamten, tamci, wiesz. Jeżeli takie rzeczy się nawet dzieją, jeżeli są usuwani oficerowie czy generałowie, no to dotyczy to właśnie takiej operacji jak dekolonizacja w wojsku. Dokładnie tak to postrzegam. I tu zwracam uwagę, że jeśli chodzi o tą rotację, to absolutnie nie jest ona większa niż bywało to czasem. Miał poprowadzić postępowanie w sprawie nieprawidłowości w UEC z zawiadomienia Nowaka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie rekomenduje wprowadzenia stopnia alarmowego w Polsce poza Polską, aby utrzymywał kontakt z brytyjskimi służbami. Centrum Antyterrorystyczne ABW posiada informacje świadczących o tym, że zamach w Manchesterze mógłby bezpośrednio wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w Polsce, zapewnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Stanisław Szaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora stacji. W wybuchu
do którego doszło w poniedziałek wieczorem w hali widowiskowo-sportowej, zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci, a 59 zostało rannych. Wybuch jest traktowany przez brytyjską policję jako atak terrorystyczny, którego dokonał najpewniej jeden zamachowiec-samobójca. W Warszawie odbędzie się dziś pikieta Ruchu Narodowego przeciwko przyjmowaniu imigrantów z Bliskiego Wschodu. Pikieta jest wyrazem powszechnej wśród Polaków opinii, że Unia Europejska dokonuje zamachu na polską suwerenność, podkreśla poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Sprzeciw dotyczy również polityki migracyjnej Unii Europejskiej, która doprowadziła w ostatnim czasie do rozkładu społeczeństw zachodnich, do importu terroryzmu do Europy i jej islamizacji, zaznacza polityk. My jesteśmy za tym, żeby pomagać tym, którzy potrzebują. Pomagać rzeczywiście uchodźcom, którzy potrzebują pomocy, i ta pomoc jest skierowana na Bliski Wschód, tam gdzie rzeczywiście dzieją się konflikty. Natomiast jesteśmy przeciwni temu, by z Europy robić Bliski Wschód. Jesteśmy przeciwni temu, by problemy Bliskiego Wschodu przenosić do Europy, by tworzyć tę mieszankę, która nie sprawi, że Europa będzie miejscem bezpiecznym, miejscem, w którym będziemy mogli rzeczywiście żyć przez kolejne pokolenia. Jesteśmy za tym, żeby Europa, Polska również, zachowała swój europejski, swój polski charakter, i chcemy dlatego rozsądnej migracyjnej. Protest Ruchu Narodowego rozpocznie się dziś o godzinie 17 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przy ulicy Jasnej w Warszawie. Na Białorusi od dziś zaczynają obowiązywać ograniczenia w poruszaniu się po drogach asfaltowych samochodów o nacisku pojedynczej osi większym niż 6 ton. Zakaz nie dotyczy dróg płatnych. Przy temperaturze wyższej niż 25 stopni w godzinach od 11 do 20 ruch takich pojazdów jest zakazany, poinformowało białoruskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji. Zakaz nie dotyczy dróg płatnych, w tym głównej trasy tranzytowej przejście Mińsk-Moskwa i drogi Grodno-Mińsk. Ograniczenia nie dotyczą m.in. pojazdów, które przewożą ludzi, zwierzęta, kwiaty, pomoc humanitarną, niebezpieczne ładunki, zboże i samochodów chłodni, które transportują produkty wymagające specjalnych warunków. Zakazem nie są objęte również samochody służb państwowych odpowiadających za remont dróg i reagowanie w sytuacjach katastrof i wypadków. Ograniczenia będą obowiązywać do końca sierpnia. Ich stosowanie ma zapobiec deformacji dróg asfaltowych w wysokich temperaturach. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a po południu możliwe również że pogoda, że walka o wolność, dużo zdrowia niektórych kosztowało. Wchodzenie niejednokrotnie do kościoła jak do supermarketu, brak zdolności do milczenia, warto to się kontrolować. Jest gadanie, rozmowy bez hamulców, po prostu brak respektu dla świętości miejsca. Także do kultury należy odpowiedni strój, nie niemal jak na plaży czy do pracy w ogrodzie. Przychodzimy do Najświętszego, do domu Pana Boga. Odpowiedni strój do takiej wizyty. Proszę Państwa, nie zgadzamy się również, nie wyraziliśmy zgody komukolwiek z przewodników na odprowadzanie po świątyni różnych grup. Raz po raz przewodnicy zachowują się jak w kościele i opowiadają ludziom różne głupstwa, jak nie katolic. Prosimy o dobrą współpracę dalej. Niech to co miejsce wierzymy, będzie miejscem szczególnej modlitwy. Prosimy też o zgłaszanie wcześniej grupy. Możecie Państwo też wcześniej zamówić sobie obiad. Te obiady są dobrze zrobione i niedrogie. Podaję Państwu numer telefonu do zgłaszania pielgrzymek. We will make America great again. Czyli, że my Amerykę uczynimy wielką jeszcze raz. Wielką raz jeszcze, tak jak była kiedyś. 693-168-247. No, muszą się dać, to jest wiara. Muszą się dać. Muszą się dać. Dać nabrać. Wiara głupich to. Piękna sprawa,
cieszę się autopromocji, że już funkcjonuje pawilon dla pielgrzymów. Zaczęliśmy budowę praktycznie w grudniu. Myślałem, że wykończymy. Będzie oddany o, witamy. Jest już Agatę Szumilewicz, Czubilewicz, Polecam serdecznie. Dajmy dzieciom, młodzieży dobrą książkę. Może komuś z dorosłych. Popatrzmy, jakie mają problemy. Jak możemy budować tego człowieka. Jakie są jego potrzeby. Dać mu książkę. Niech będzie mądrzejszy. Kształtujmy umysły i serca. Chciał też być aresztowany w końcu, bo... Pięknie wyposażone. Mam nadzieję, że już wnet w tych dniach będzie też kawiarnia. Będzie można wypić kawę, czy herbatę, czy może jakieś ciastko, może lody, a może coś drobnego do zjedzenia. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. W każdym razie to jest też radość. Chcemy was jak najlepiej przyjmować. Dziękujemy za współpracę, a szczególnie dziękujemy wam za modlitwę. W tym sanktuarium modlimy się. To jest szczególne sanktuarium Jana Pawła II. Szczególne wotum. 13 minut po godzinie 13. Tak, żeby nieszczęścia, proszę państwa, nieszczęścia są tam. A tak. Thank you.
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Jarosław Zieliński jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Panie ministrze, wczoraj w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego. Liczba ofiar na dzisiaj, na ten czas to 22 osoby, około 60 osób jest hospitalizowanych. Nie ma informacji o tym, by ucierpieli Polacy. Atak przeprowadził zamachowiec, który zdetonował ładunek. W poszczególnych miastach na całym świecie został podniesiony poziom bezpieczeństwa. Czy w Polsce również służby po tym zamachu zwiększają alert? Jak wygląda w tej chwili praca służb? Zacznijmy od tego, że to jest kolejna wielka tragedia, która przynosi bardzo tragiczne żniwo w postaci ofiar, wielu ludzi zabitych, rannych. Mam nadzieję, że się okaże ostatecznie, że wśród ofiar nie ma Polaków, chociaż to też nie jest do końca jeszcze wszystko potwierdzone. Różne otrzymywaliśmy informacje, więc nie chcę o tym mówić, to tylko jest nadzieja, że nie ma wśród ofiar naszych rodaków, ale wszystkim współczujemy, wszystkim rodzinom, łączymy się w solidarności i solidarnym bólu z rodzinami najbliższymi, którzy stracili swoich bliskich. To nie powinno się zdarzać, nie powinno mieć miejsca nigdy i nigdzie, a zwłaszcza w cywilizowanej Europie, która ma za sobą nie dało rady, areszt za reprywatyzację, biznes domaciłem, trafił za kratę, z luksusowej willi do aresztu, znany ze skorumpowania, roszczeń, skupowania w stolicy. Biznes domaciłem, trafił za kratę. Wrocławski sąd w sobotę zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 5 z 8 osób, których czwartek zatrzymali agenci. Sąd nie przychylił się jedynie do wniosku o aresztowaniu syna biznesmena Maksymiliana M. Wkrótce znanego przedsiębiorcy do aresztu trafił też jego pełnomocnik Andrzej M., adwokat Grażyna K. B. i Tomasz Rzecz oraz rzeczoznawca Michał Rzecz, który będzie mógł wyjść, na wolność po opłaceniu 60 tysięcy złotych kary. Proszę opłacić. Prokuratura. Proszę zgłosić się do takto finanse we Wrocławiu i pożyczyć 60 tysięcy i zapłacić po 2-3 latach 120 tysięcy. Bo świat współczesny musi się z tym uporać. Tam we Wrocławiu jest taki bank, tak to finanse, końca, że Żydzi, wiesz, nie ma, że no, 115% czy tam ile są. No po 2 latach. No raczej, raczej właśnie państwom zależy zachodnim, czy Francji, czy Niemcom, na tym, żeby spowodować taką dyfuzję, rozprzestrzenianie się zagrożenia związanego z zamachami. Hiszpańska policja aresztowała w Madrycie dopiero co dwóch mężczyzn podejrzanych o przynależność do państwa islamskiego i specjalizowali się w elektronicznym dżihadzie. Mieli 43-22 lata. Słuchacze podróżują, to widzą na ulicach francuskich miast, zwłaszcza tych większych, czy zapowiedź w Londynie, czy w miastach włoskich. Po prostu żołnierzy przy muzeach, przy kościołach, przy różnych miejscach publicznych. Pytanie jest takie, czy to może przyjść do Polski? Nie może. Nie może, chociaż wyrobimy sobie która staje się dzisiaj nie atutem, jak mogłoby się wydawać, tylko zagrożeniem. Ja nie będę ukrywał, że nie rozumiem rządów wielu państw europejskich i struktur Unii Europejskiej, które zachęcają do tego, żeby przyjmować imigrantów, same przyjmują ich duże liczby i że nie widzą tym zagrożenia i że nawet boją się, jakaś dziwaczna, niezrozumiała, niepojęta poprawność polityczna, boją się nazywania rzeczy po imieniu, boją się tego, że
zagrożenia kawkę popijmy więcej islamem, i pierwszą kawę na śniadanie w przypadku właśnie zapływem imigrantów próbuje Europa uciekać od prostych konstatacji. Nie ma się, Grabowska jest większa zjawiska to tym, że to nie w pierwszym, a drugim czy trzecim pokoleniu są przybysze do Europy z różnych krajów, samochodcy, a to usiłują różne struktury europejskie nie wymieniać narodowości czy wyznania tych osób. No, to jest coś dla mnie, powtarzam, absolutnie niepojętego. My tak nie możemy postępować. Zachęcamy inne kraje europejskie do działań, które ochronią Europę przed rozwojem terroryzmu, ale trzeba też mu wydawać zdecydowaną i bardzo jednoznaczną walkę. Wszędzie i Polacy to jest tylko możliwe. Wracając do Polski, bo rozmawiamy też o naszym bezpieczeństwie, nas to siłą rzeczy w pierwszej kolejności musi interesować, więc Polska jest krajem bezpiecznym, Polska nie odnotowuje zagrożenia, już wzmożonego zagrożenia terrorystycznego. Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to służba jest odpowiedzialna ustawowo za ochronę antyterrorystyczną w pierwszej kolejności, także inne służby mają swoje zadania, ale w pierwszej kolejności najważniejszą służbą jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum Antyterrorystyczne ABW ani nie rekomendują podnoszenia stopnia zagrożenia alarmowego, ale to kiedy to było dawno, to było za linii PO. No i teraz chodzi o to, że awantura w Sejmie, że muszą się tłumaczyć, no kto się tłumaczy. Monitorowany ciągle w trybie nieustannej czujności. Nie ma jakiegoś zwiększonego zagrożenia w Polsce. Nie ma tej właśnie rekomendacji, żeby ja to tłumaczę normalnie, że jest pełno hamów działania, ale w Warszawie pełno hamów, to tam nie będzie. Tam jest jeszcze takie cwaniactwo, że ci Żydzi, jak byli przepędzeni z Anglii, Ameryki Białej, to uciekali przez Warszawę, a to osiedlili się gdzieś tam na południowych częściach Warszawy, we Wrocławiu, w Łodzi, przecież tam mają te piwnice, wyjówki i do Izraela. Możemy powiedzieć, że naciski, które są już na Polskę w związku z przyjmowaniem imigrantów. Czy Polska, kalkulując bezpieczeństwo Polaków, jesteśmy w stanie przyjąć konsekwencje, które zapowiadał Donald Tusk wobec Polski, jeśli nie przyjmie imigrantów? Jest bardziej bezpieczne nie przyjmowanie niż przyjmowanie, o czym dzisiaj mówiła Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu w RMF-ie, mówiła, że jak ona będzie rządzić, to te 7 tysięcy zaklepanych przez Ewę Kopacz przyjmie. Mam nadzieję, że pani Kidawa Błońska, pani poseł Kidawa Błońska, no więc jak na pani wicemarszałek nie będzie rządzić jej formacja, Platforma Obywatelska, ani jej sojusznicy, rządziła Platforma Obywatelska wraz z sojusznikami przez ostatnich 8 lat właśnie, bo nie tamta koalicja PO-PSL, ale dzisiaj samym głosem mówi jeszcze piękna willa, więc aha, bo to reprywatyzacja, Platforma Obywatelska wraz z PO-PSL rządząc przez tamte lata doprowadziły do tego, że Polska przyjęła te zobowiązania ze skupowania uchodźców. A kiedyś w Białymstoku był taki, wiesz, niesolidarność bloku, taki Jurek, to jest rodzina prawosławnych, on miał dwie siostry dzięki, to tak jedna chyba ktoś okradła przed śmiercią, myśmy tam łaziły i kupowały sobie i ciastka, i wafelki, ja lubiłam czekoladowe z osochami, mandarynki, kroskwinie. No to ten Jurek, najstarszy brat, a jeszcze miał siostrę Hankę. Aha. Kurczę, co do rodzeństwa. Jurek, Hanka, no i te dwie bliźniaczki, Maryśka i Jarka. No i ten Jurek stał pod bankiem, wiesz co robił? On skupował, brał od ludzi świadectwo udziałowe. Roszczenia w tym zakresie i tak dalej. Jak były takie, pamiętasz? Bezpieczeństwo jest dla nas sprawą podstawową. Bezpieczeństwo Polski i Polaków. I on dawał jakieś takie 300 zł, czy coś, za świadectwo udziałowe. Jest sprawą absolutnie priorytetową. A potem nie umiemy się podzielić.
pretensjami, pod żadnymi szantażami, pod żadną presją. I po prostu każdy się go bał i tak dalej, wiesz. A jeszcze wcześniej to już całkiem normalnie. Kosztem będzie zapłacenie kary niż przyjmowanie uchodźców. Mamy nadzieję, że tych kosztów nie będzie, bo nie ma to naprawdę wreszcie prawnego, żeby Polska mogła Polskę ukarać za to, że nie przyjmuje uchodźców. Nie przyjmują także inne. Była taka mafia, tam ja tam się pomiędzy tą mafią biegałam. Przyjęły tak jak Węgry czy Austria, ale pozostałe kraje europejskie też nie przyjmują. Bo ja skakałam po drzewi jako Pippi Langström. Bo Persardo łącznie, przecież tylko około 10% tej kwoty 160 tysięcy, która miała być alokowana tak w ramach automatycznej i gra w strzały była, to żeśmy się chowali a za murkiem, a za płotem, a na dachu, a to tu, tam gdzie nikt nie mógł wejść. To nie jest obowiązek. I zostawiałyśmy strzałkę, gdzie jesteśmy. Pada też takie stwierdzenie ze strony opozycji, która rzeczywiście w ostatnim czasie zagubiła się w zeznaniach. Widzieliśmy tak po prokuratorskiemu. Padają takie stwierdzenia, że przecież to my decydujemy, kto przyjeżdża, to my weryfikujemy, to my badamy, to jest prawda, suwerenna decyzja. Jak to jest przy tym wyborze, wolnym wyborze państwa i wzięciu ludzi, którzy chcą do Polski przyjechać, czy to jest po prostu, że ktoś staje pod ścianą, mówimy ty i robimy, przepraszam za słowo, bo wówczas chyba będzie można mówić o polskich obozach dla uchodźców tutaj robionych w Polsce, gdzie na siłę miałoby się ich trzymać, no tak trudno pojąć, na jakiej zasadzie to miałoby funkcjonować. Tak, to rzeczywiście mamy dwa aspekty tego problemu. Pierwszy to ten aspekt, że imigranci nawet kopały do Polski ziemi, proszę nie, ciebie, tunele. Nie deklarują chęci przyjazdu. A po to, żeby kryjówkę kryjówkę na drzewie, kryjówkę ich wbrew woli, siłą, to byśmy dokonywali tej automatycznej relokacji. No i wtedy takie pudła olbrzymie, żeśmy tam pakowały. No ale to może na szczęście tak jest dzisiaj, że ci uchodźcy nie chcą do Polski przyjeżdżać. Nikt nie uchodźcy, de facto imigranci ekonomiczni, zresztą tam osobnym zjawiskiem jest, do osobnego omówienia jest nielegalny przemyt tych ludzi. Biznes wielki, jaki jest z tym związany, to też trzeba o tym pamiętać, dużo o tym trzeba mówić, bo taki obraz, jaki politycy zachodnioeuropejscy poszerzają, to taki, tak, tego typu taka informacja, że oto są to prześladowani przez wojnę w swoich krajach ludzie, pokrzywdzeni, biedni, a nie będzie nie chcą przyjmować. No, tam także jest widnie przemyt, biznes przemytniczy, jeśli chodzi o przemyt ludzi. O tym warto wspomnieć. Natomiast wracam do głównej myśli. Więc jedną sprawą jest to, że ci imigranci nie chcą do Polski się przyjeżdżać, w związku z tym na siłę przecież nie należy przesiedlać do naszego kraju, ale po prostu może na szczęście, bo dla nas to była sytuacja. Ale po drugie, i zobaczcie, gdyby nawet jaka przyjąć taką zasadę, że nie zaprosimy tych, którzy dobrze rozpoznamy, to do rozpoznania jest trudne, wręcz niemożliwe. Bo ona powiedziała, że już tożsamości tych osób. To mało kto wie, czy w ogóle wolno wybierać, bo raczej nie. To nie jest tak, jak mówią politycy opozycji, że odnośnie kobiety i dzieci, a młodych mężczyzn, którzy przyjeżdżają w innych celach niż te cele uchodźcze, a więc cele związane z poszukiwaniem bezpieczeństwa, to już to nie jest możliwe. Ci, którzy tak proponują postępować, nie wiedzą, że to nie jest możliwe, albo wiedzą, a prowadzają opinię publiczną, bo dzieci nie możemy zaprosić islamskie na pewno by na to nie pozwoliło, że przyjechali w dorośli, nie wiadomo kto, niekoniecznie rodzice, może opiekunowie, o trudno ustanawialnej czy rozpoznawalnej tożsamości, przez te osoby, które mają odmowną tożsamość uzyskaną przez fałszywe dokumenty. Wiele z tym problemów się łączy, w związku z powyższym naprawdę trzeba dużej ostrożności. Wiedząc przede wszystkim tę ostrożną politykę prowadzimy, nie damy się żadnym komunikom europejskim zaszantażować. Panie ministrze, sprawa z podwórka polskiego, konkretnie wrocławskiego, śledztwo w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, to
wpływ na śmierć sprzed roku i stąd pytanie, jak to jest, że dochodzenie wewnętrzne w policji, działania prokuratury nie spowodowały przez rok tyle, co jeden materiał dziennikarski, bo w ciągu jednego dnia pracę stracił komendant wojewódzki miejski i z posteru, w którym doszło do właśnie do czego doszło, mogliśmy zobaczyć na tym materiale, który ociera się od postronnego widza, od duchu człowieka. Ale już się posiedzenie Sejmu, które rozpoczyna się jutro, Jeżeli chodzi o Wrocław, wyraźnie trzeba powiedzieć, że ja byłam u tej pani dyrektor tutaj na Gocławiu w przedszkolu. To człowiek leży skulony, jest w kajdankach, jest najprawdopodobniej także pod wpływem różnych substancji, gdzie tutaj leży i pogotowie nie zostało wezwane, tym prądem był rażony w takim stanie, skulony człowiek. To było takie jak prywatne przedszkole na Gocławiu. Ja tam przychodziłam z gitarą kilka razy. I dzieci stawały i śpiewały ze mną. No, i taka, i dziewczynka stanęła koło mnie i śpiewała. Była sobie żabka mała, na gitarę. Nie słuchała, na spacerę wychodziła dziwara. Innym żartom się udziwiła. Na brzegu stare żaby. Zalicowały jak kebaby. Jedno na drogie długo. Kwocie kwocie. Jak ta piękna żabka mała skacze. Ostrzegała ją mamusia. Wyzważała na bociusia. Gdy zobaczysz gdzieś bociowa ciała. Skacz kochana. Jadła żabka siedem musek. I na brzegu gładzi brzuszek. Przyszedł bociak niespodzianie. Połknął żabkę na śniadanie. To musi być uporządkowane, to będzie się dzieje. Wszystkie żabki płaczą. Nie zobaczą. Trzeba zawsze słuchać mamy. Trzeba zawsze słuchać mamy. Materiał, który nie znaliśmy, zostały wydane stosowne dyspozycje, które pokazują, że kierunek działań ze strony resortu
Jakie dzieci, jakie szczęśliwe, więc czekamy także na oświadczenie pana ministra przed polskim sejmem w tej sprawie, tak? Ale i to nawet te dwie grupy tam przyszły. O Jezus, witamy gościa z gitarą, nasze drogie, kochane dzieci. Będziemy śpiewać piosenki. Bardzo dziękuję, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Jarosław Zieliński. Nasz gość, dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Jadę, jadę w świat sankami, sanki dzwoni. Bo zimno jest, jaka pyszna sanna, karska raznoko, śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami, zasypane pola, śniegu cały świat. Biała droga jest przed nami, zamyki dzwonią dzwoneczkami. Kukuryku, dzeń, 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 dzeń. Albo taka piosenka. Mam chomika do... Trwają aktualności dnia. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze. Panie profesorze, jak europejska komisarze, parlament, koledzy, koleżanki, posłowie przyjmują to, co się stało w Manchesterze, czy poza takimi szczerymi albo symbolicznymi wyrazami solidarności, łączności, współczucia, etc. Czy pójdą po rozum do głowy również w sprawach bezpieczeństwa poszczególnych narodów w Unii Europejskiej? Jakimś papierkiem w ramach Manchesterze jest jak na kuchna, nie przyjaciel gotów, ojciec pieczy zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Komisji Europejskiej ten tydzień należy do bardziej spokojnych w sumie do Parlamentu Europejskiego, przyjeżdżają tylko obywatelskie sprawy administracyjne, a tak zabrają w terenie, stąd mało komentarzy. Ja puszczałam tę piosenkę tylko, jestem śmiechem. I tak miałam dwa takie duże głośniki i to zgłosiłam, że wszyscy się rozglądali. Kto to się z tych wariatów? Które mogliśmy obserwować, a wielu niestety przeżywać, bądź ich nie przeżyć, zarówno w Brukseli, jak i w Niemczech, jak i we Francji. Jak przyszła moja ciotka Weronika, to ja jej krzesło odstawiałam, jak ktoś chciał za dużo wyjść, ale łapałam ją w rączki i ona w moich objęciach była. Siostra Weronika, która często ośmika, a jak było za dużo wódki, to wody dolewałam. I to tak naprawdę wody dolewałam, które rozbijały front walki. I nic na to policja, nawet na to nic minister nie mógł tu poradzić, bo Pippi Langstrump siedziała już na drzewie. La 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 la. Trzeba wyciągać wnioski na przyszłość, aby nie powtarzały się tego typu. No ja ty kochana, myślasz plan, żeby mnie zamordować. Po co ci to na co? Idź kozy tam, duj te kozy. Tym ten akt taką też śpiewali piosenkę. Zaatakowano dzieci, został film to po koncercie piosenkarki uwielbianej przez nastolatki. Uwidziała mnie tak, upozorowała bo ja jak dawaj mleko myka. Oj do dunia ma, dunia dziewaczka maja. Oj do dunia ma. Jest taka była brutalna wersja. Mogę tylko przypomnieć, że występy zaplanowane były, bo nie wiadomo, czy koncert zostanie odwołany również pod koniec tego miesiąca i 1 czerwca w Łodzi.
Wkrótce także wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, o którym Donald Tusk mówił, że jeden Donald wystarczy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, mając na myśli siebie. Proszę powiedzieć, jak ona jest także komentowana i jak pan profesor postrzega tę trasę Donalda Trumpa, no bo Arabia Saudyjska jest Izrael, Palestyna, no i wkrótce Europa. Tak, jest to trasa niewątpliwie zaplanowana wcześniej, głęboko przemyślana. Jeśli idzie o Europę, która ma być kolejnym punktem na trasie nowego prezydenta Donalda Trumpa, no może już nie nowego, 100 dni dawno minęło, ale tutaj przyjeżdża przede wszystkim na szczyt NATO i nie sądzę, żeby miał czas albo ochotę na dłuższe rozmowy, albo w ogóle rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej.